Chcesz zostać mistrzem Excela w zaledwie 20 dni? 320 stron, 21 rozdziałów, krok po kroku wprowadzających w zaawansowane funkcje Excela. Książka dostępna w literia.pl jako e-wydanie w KS Plus oraz w salonach Empik i dobrych księgarniach. Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak w Excelu zaokrąglić czas do przykładowych 5 minut. Czasami potrzebujesz zaokrąglić czas do pełnych godzin, pół godziny, 15 minut i tym podobnych. Rozpatrzmy przykład, gdzie chcesz zaokrąglić czas do 5 minut. Ważne, abyś wiedział, że czas w Excelu jest przechowywany jako liczby. Dzięki temu bez problemu zrozumiesz, dlaczego możemy wykorzystać funkcję zaokrągli do wielokrotności. Nie musisz dokładnie obliczać, jaką częścią całego dnia jest 5 minut, ani żaden inny okres, do którego chcesz zaokrąglać. Wystarczy, że wpiszesz ten czas w podwójnych cudzysłowach. Funkcja zaokrągli do wielokrotności korzysta ze standardowego sposobu zaokrąglania, czyli wartości od połowy wielokrotności są zaokrąglane w górę, a poniżej w dół. Jeśli potrzebowałbyś zaokrąglać zawsze w dół, mógłbyś wykorzystać funkcję zaokrągli w dół, która zawsze zaokrągla liczbę w dół do niższej wielokrotności. Oczywiście istnieje też odpowiednia funkcja do zaokrąglania zawsze w górę. Od Excela 2013 zostały wprowadzone funkcje zaokrągli w górę matematyczne i zaokrągli w dół matematyczne, mające dodatkowy argument, który decyduje, jak zaokrąglanie zachowuje się dla wartości ujemnych, ale w przypadku czasu w Excelu nie jest to dla nas istotne.